Dobra. Mamy okiennice przeszlifowane. No i teraz trzeba będzie wybrać jakiś deseń, może nie deseń, tylko jakiś ornament fajny. Kiedyś oczywiście bazowano na czym? Na naturze, no. Kwiatki, jakieś ptaszki, tego typu rzeczy. Ja skorzystam, krótko mówiąc, z internetu, który jest pełen różnych inspiracji. Ten internet jest i dobry, i zły. Tak w sumie, gdyby nie internet, w życiu bym nie pomyślał, że na świecie żyje tak dużo ludzi, którzy mając taką tubę informacyjną, jakim jest internet, mają tak naprawdę mało do powiedzenia. Próbujemy najpierw oczywiście ołóweczkiem coś tutaj wymyślić na tych pięknych okiennicach, a później wypalimy to po prostu wypalarką. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Mój zerczeć na ty sama z lażwardem, sam se marał, wasza la tytko słorida, wasza la tytko słorida. Tam te reguła, puszki, koszkę, by pan se uboneba, cyrtweli hinko słorida, cyrtweli hinko słorida. Horida, rida, rida, horida, rida, horida, rida, rida, horida. Horida, rida, rida, horida, rida, rida, horida, rida, rida, horida. Mam para, kiski sa suma, z ulicy miejskiej, hapte na sitko z Florida, hapte na sitko z Florida. Węższe ma czerw, nie da ci uchi, a ma ramuda, ale chce mi tko z Florida, ale chce mi tko z Florida. Horida, rida, rida, horida, rida, rida, horida, rida, rida, horida. Horida, rida, rida, horida, rida, rida, horida, rida, rida, horida. No dobra, okiennice wiszą. Nawet to jako tako wyszło. I teraz co trzeba zrobić? Trzeba je zdjąć. Bo teraz czeka mnie oczywiście robota z pozostałą stolarką. Czyli trzeba zrobić to, co znikło w tej chwili. Czyli muszę to wszystko zdemontować. I też okien nie będzie. Zostawimy okna. To zdejmiemy i to, te framugi okienne. Poprawimy na jasno ornamenty, bo one znikły w tej chwili zupełnie na tle tych okiennic jasnych. W ogóle ich nie widać, więc je troszeczkę poprawimy. Czyli jest co robić. A jak skończymy z tym, to jeszcze mamy trzy części domu.